Taki bonusik, naprawdę bardzo krótkie nagranie do poprzedniego nagrania, którego tytuł był Obnażone kłamstwa Alberta i jego popleczników z kanału Protestantyzm to ignorancja, w którym to nagraniu odnosiłem się jak zwykle do tego Maryjnego kultu, który ma miejsce w kościele rzymskokatolickim, a szczególnie w polskim kościele, bo tylko w Polsce ten kult jest najbardziej niestety kultywowany. Więc tak, moje pytanie brzmi do wszystkich katolików na całym świecie, którzy żyjecie według traktatu de Monforta, według objawień rzekomych, tak zwanych Maryjnych, tych fatimskich, Mediugorie, Guadalupe i tam jeszcze inne, w których to niestety Maria mówi, abyście byli jej niewolnikami i żebyście swoją duszę jej oddali. Tak pisze w traktacie, tak nauczają kapłani i tak widzę naucza Albert i inni katolicy. Więc według tego, co też mówił Jan Paweł II, prawda, słynnego totus tus, czyli cały twój, ciałem i duszą się oddaje Maryi, to moje pytanie brzmi do was tak, bo wyraźnie z tych całych nauk, jeśli chodzi o kult maryjny i o te nabożeństwa maryjne, bez których żaden właśnie katolik nie będzie zbawiony, tylko czciciele Maryi dostąpią wiecznego zbawienia. Tak pisze w traktacie, to już czytałem i mówiłem. Więc żeby przejść do sedna sprawy teraz, to moje pytanie brzmi tak. Dlaczego, kiedy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, a jeszcze dodam, że przecież wszystko cały czas ten kult maryjny opiera się na Ewangelii Łukasza. Na Ewangelii Łukasza się opiera kult maryjny. Wszystko jest wyciągane właśnie z Ewangelii Łukasza. Pozdrowienie Maryi, pozdrowienie Elżbiety, to wszystko na podstawie Ewangelii Łukasza. Więc, żeby trzymać się tej samej Ewangelii, na samym końcu Ewangelii, prawda, w 23 rozdziale i 26 wersecie, obraz jest taki, że Jezus Chrystus wisi na krzyżu i już umiera. Pod krzyżem umierającego Jezusa Chrystusa stoi jego Matka. Dlaczego Jezus Chrystus nie powiedział do swojej matki totus tus? Dlaczego Jezus Chrystus nie powiedział do swojej matki stojącej pod krzyżem w momencie, kiedy umierał: oddaję moją duszę Tobie, Matko? Dlaczego Jezus Chrystus powiedział: oddaję moją duszę Tobie, Ojcze? To jest pytanie do wszystkich katolików, którzy właśnie trzymają się kultu maryjnego i tego, czego nauczają wasi kapłani, którzy jawnie mówią, żeby zawierzyć swoją duszę i dać jej Maryi, żeby swoją duszę oddać Maryi, zaufać Maryi, zawierzyć Maryi, różnymi operują słowami. Więc powtórzę to pytanie, które jest skierowane do wszystkich katolików na całym świecie. Dlaczego w Ewangelii Łukasza 23:46 Jezus Chrystus nie zawierzył swojej duszy swojej matce, ale swoją duszę zawierzył swojemu ojcu? Czekam na wasze odpowiedzi i oczywiście te odpowiedzi możecie udzielać, drodzy katolicy, na podstawie tradycji spisanej, jak i na podstawie tradycji ustnej. Możecie odpowiadać na podstawie tradycji Kościoła katolickiego. Dziękuję w tym nagraniu za Waszą uwagę i naprawdę oczekuję odpowiedzi na moje pytanie.